Siema widzowie, ja nazywam się Czechu, witam w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gol. Możecie zostawić lajka na dobry początek, a my kontynuujemy sobie naszą historię, naszą przygodę. Zbliżamy się powoli do końca. No i co? Nasza misja to chyba znaleźć jest kamień słoneczny, o ile dobrze pamiętam. No i nie ma co przedłużać bez Nie uważasz, zbędnego że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia cudzych? przedłużania. Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków. Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Musimy znaleźć kamień słoneczny, tak jest. Musimy zbadać ruiny. Poczekaj, coś tu jest. Czujesz? Nie, mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! Faktycznie irytująca. No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. Pamiętam te zwierciadła, no to będzie zabawa widzowy przed nami, tak na samym starcie, od razu po wstaniu, przekładanie kurwa zwierciadłem w prawo, w lewo, no to jest kontencik dla mnie, już mi się podoba. Dobra, co my mamy zrobić? Wydaje mi się, że generalnie muszę wszystkie zwierciadła trafiać bezpośrednio w to główną? Tak mi się wydaje, że to jest nasz cel, tak? Przestawić te zwierciadła, żeby tak trafiały. Ale mogę się... O! Duch! O kurwa, ty! To nie jest standardowy duch! To duch dzikiego gonu czy coś! A! Elficki! No tak, elficki! Ty, to elfowie mieli kiedyś takie zbroje, tak? I może oni faktycznie pochodzą jakby tamci z innego świata i ci tutaj jest... To są jakby ten sam ród, że tak powiedzmy. Okej, okay, nie rozumiem. Klasikę. No nie, tak na pewno nie. Się dobrze, teraz się odbija na wszystkie strony, prawda? No prawda. No dobra, na razie to zostawmy. W ogóle co z tego ducha wypada? Jakiś mieczyk, spoko, weźmiemy to. Bo to się może przydać. To jest broń magiczna tak zwana. To całkiem możliwe, że ma w sobie, jak ją rozłożymy, ma jakby rudę Dwimerytu, a nam mega ta ruda Dwimerytu jest ogólnie potrzebna. Mega, 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 bo one są fest drogie. Dobra, teraz musimy tutaj lustro przestawić, natomiast tutaj dojście już nie będzie takie łatwe. Czy będzie? Tu w lewo i będzie gituwa? A, dobra, dla dzieciaczków. No dobra. Kolejny duch. Śmigło dla widza. I po robocie jest. Niecy najwyższy poziom trudności. Albo skupiamy jakby... Nie no, nie rozumiem kurwa. Ta, ja wiedziałem kurwa, że to nie będzie takie łatwe jak mi się wydawało w mojej głowie, nie? Chyba że... A, poczekajcie. A może my musimy skupić jakby światło tylko... Kurwa, że nie spadł. Tylko w jednym tym. Na jednym lustrze i później dopiero od... Tak, tak może być, patrzcie. Robimy coś takiego. Nie, bez sensu. Nie rozumiem, dobra, chodźmy do tamtego. Zobaczmy chociaż jak tamte działa. Czekajcie, na razie pochodźmy i zaraz coś rozkminimy. Będzie dobrze. Nienawidzę tych jaskiń i rozkminiań takich rzeczy. Strasznie to jest generalnie nudne do oglądania. Chodzenie po tych... Tak mi się wydaje przynajmniej, bo jakby no nie oglądam Wiedźmina, więc nie wiem w sumie. Gram w niego. Ciężko mi określić, czy w istocie jest to mega nudne. Tak mi się wydaje, że może być nudne. Aaaa, dobra, ja rozumiem, rozumiem. Ja rozumieć, mój mózga przyjąć informacja. Tak mi się wydaje. A to teraz powinno być dobrze. Ta, to nie rozumieć jednak. Bo wydawało mi się, że musimy... A nie no, nie. Nie, ni chuja nie rozumiem, nie. Poczekaj, idziemy do pierwszego. Może coś pokręcimy i będzie dobrze.
Wydawało mi się, że może jakby strumień światła musimy skierować albo tak właśnie, żeby się rozszedł po trzech lustrach i tym, nie wiem, cosie. Albo musimy zrobić odwrotnie, czyli skupić promienie światła na jednym lustrze. O, i zrobić coś takiego, ale... Nie, coś mi tu nie gra, widzowie. Dobra, według moich precyzyjnych obliczeń, widzowie, teraz powinno być dobrze. Tak mi się wydaje. Nie wiem za bardzo, jakim cudem i jak to będzie wyglądać, ale tak przeczytałem, że jakby wystarczy tylko i wyłącznie raz te lustra przestawić, dlatego czytałem w ogóle cały ten od początku, całą tą cutscenkę tutaj z Filipą i po prostu powinniśmy teraz po jednym razie to przestawić i coś się powinno wydarzyć. Ale gówno, nie? No nie wiem niby jakim cudem. Przecież to zero logiki w tym mam wrażenie, ale... No dobra. Jak ta gra już zrobiła, to niech będzie. I co? Kamień. That's it? No wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę. Musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Polecam górzyste okolice na Zairu. Cesarz na pewno znajdzie ci jakieś zajęcie? Nie martw się. Cesarz na pewno znajdzie ci jakieś zajęcie. Pierwsza była lepsza odpowiedź. Przestań dowcipkować i słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszałamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa. Bo nie interesuje mnie odrodzenie loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne, ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. A na chuj mam brać Yennefer? Triss mogłaby mieć coś przeciwko. A tak. No to udziel Yennefer przyjacielskiej rady. Ciebie posłucha. Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emhyrze. I przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Yennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Odmawiam. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Wracamy z powrotem. A może portal, no? Jak z buta? Chyba, że Gerwald mi pójdzie z tego buta. Nie, a tutaj poczekaj, to jest wyjście, tak? Co to jest? To jest chyba droga powrotna, jakieś na skróty. I co, została nam ostatnia misja? Przygotowania do bitwy? I bitwa? I koniec? Normalnie? Chyba tak, widzowie. Mam jedno poszukiwanie. Nie grać z bogami, ale nie chcę mi się tego robić. Więc praktycznie wszystko zostało wykonane. Idziemy już głównym wąteczkiem i do końca już chyba lecimy. Co wam, widzowie, powiem ciekawego? Powiem wam to, że od razu po tym, jak przejdziemy fabułkę głównego Wiedźmina, myślałem, że walnę takie 200 odcinków naraz będę nagrywał. Znaczy naraz, no zaraz po sobie i od razu zaczniemy sobie serca z kamienia, bo chyba to jest zaraz po głównym, tak jest, serce z kamienia, a potem tu są, odwiedzimy, czyli krew i wino, natomiast powiem wam szczerze, że chyba jednak zrobimy sobie przerwę taką, myślę, miesięczną. Coś takiego i potem sobie powrócimy do Wiedźmina, żebym chwilę odsapnął, żebym tutaj zebrał energię. I mówię, że Wiedźmin mi się jakąś mega giga nudzi,
jakby to powiedział, byłaby to nieprawda. Aczkolwiek no po nagraniu 70 godzinnych odcinków jest pewnego rodzaju takie znużenie, o moc, tak to nazwę. Znam wszystkie mechaniki, nic tu nie ma ciekawego i tak myślę, że jeżeli sobie odpocznę przez miesiąc, to będę ponownie podekscytowany tak samo jak byłem na samym początku. Dlatego zrobimy sobie taką przerwę. Warto robić przerwy, warto odpoczywać, nie tylko w grach, ale generalnie w życiu. Także myślę, że przerwa nam dobrze zrobi. Jak zrobiłem przerwę od nagrywania na przykład, to już później miałem 1000 pomysłów i byłem świeży, że tak powiem, duchem właśnie. A propos duchów. Także przerwy warto zrobić i odpoczywać i wtedy na nowo wrócić i może odświeżyć swój własny komentarz odnośnie giereczki, mieć do opowiedzenia kilka ciekawych historii w trakcie grania, także myślę, że tak zrobimy, myślę, że sobie zrobimy przerwę. No i w tym czasie, no co, będę nadal pewnie wrzucał jakieś odcinki na ten kanał, no tylko nie z Wiedźmina. I tyle. Tutaj chciałbym, żeby te odcinki były codziennie, żeby była zachowana taka w miarę płynność. Ja nie mówię, że te odcinki są jakoś niesamowite, bo to jednak Wiedźmin, siedzę i gram, no nie? Coś tam sobie komentuję czasem. Najwyżej komuś może się podobać mój komentarz albo nie, ale nie mówię, że są jakby nie... Nic w nich nie ma jakiegoś nadzwyczajnego, to nie jest tak, że nie wiem... Travis Scott aktualnie nagrywa serię z Wiedźmaka, no nie? I wszyscy zdziwieni. Zresztą pewnie nawet jakby Travis Scott nagrał serię, to i tak by była... No, jak zwykła seria, nie? W sensie pewnie by była nawet dużo gorsza, albo ktokolwiek, BDOS na przykład z polskiego podwórka by nagrał nagle serię z Wiedźmaka. Pewnie by była dużo, dużo gorsza, bo jednak to całe podtrzymywanie i rozmawianie to się jednak człowiek uczy z czasem dopiero. Co to? Wyglądałem jak wiedźmińskie skrzynki. Ale warto jest właśnie, żeby słuchajcie, ta ciągłość tych odcinków była tutaj zachowywana i zawsze tutaj każdy może wejść i codziennie jest jakiś odcinek z jakiejś nowej serii, starej serii. No w każdym razie jest odcinek. To jest, wydaje mi się, najważniejsze, ale przede wszystkim liczy się dla mnie mój drugi kanał. No i na nim się teraz skupię. Zawsze chciałem robić trzy rzeczy naraz. Chciałem robić Twitcha, chciałem robić kanał gamingowy i chciałem robić kanał taki zwykły z filmami. Ale jest to kurwa niemożliwe do połączenia aktualnie. Nie ma szans się skupić na tych trzech rzeczach. Nie ma szans streamować 4 godziny, nagrywać 3 godziny, potem montować przez 4 godziny i potem jeszcze robić kolejne 8 godzin tamten film. To jest niewykonalne. Znaczy jest wykonalne. To nie jest tak, że to jest jakieś mega trudne przesiedzieć 16 godzin przy komputerze. Ale... No generalnie jak skaczę prawo-lewo, to się kurwa nie potrafię skupić, nie? Nagle to robię, później Twitch, tutaj muszę komuś napisać, może zrób... Kiszony śledź? Co to kurwa jest kiszony śledź? Dobra, żart do twojej stary już miał lecieć. No i zgubiłem wątek, mnie rozbili kiszonymi śledziami, ale może to dobrze, bo pakujemy się na statek. I co? Co robimy? Przywołujemy już teraz? Walka? Ostateczna bitwa? Przedostatni odcinek? Co tak, Geralt? Mamy kamień. Kiedy już użyjemy kamienia słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z białych okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez kamień słoneczny, także Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Kamień słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. Okej. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dillian z białych okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. No dobra. Jestem gotowy do drogi. Możemy płynąć na Undwi. W takim razie ruszajmy.
nie do końca mogłem wykonać pancerz wiedźmiński. Jocie kryńca, ale się pospieszyłem, panowie. Terburta w lewo i zawrotka, czy nie da rady? Ja już chyba dupa. Kiedy mam save'a? No teraz to nawet escape'a nie kliknę. Tak, bo ja bym poszedł i wykonam, słuchajcie, miecze nowe. Chociaż jeden miecz ten... Chociaż nie wiem, który mam poziom, chyba 34. Możemy w ogóle na najwyższym poziomie zrobić. Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w klinie. Miecze i tak dalej. Mógłbym je wykonać, szczególnie na ostatnią bitwę. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miło z waszej strony. Ale nie, fajne to w ogóle zbroje niedźwiedzia. Jest prosty. Dobrze wygląda. Co nie znaczy, że prosty do wykonania. Rój leży. Aktywuje kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili Naglfar pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlach dokona abordażu. Pod komendą księcia Var Atre i z twoją pomocą. Ty, poczekaj. A cesarz nam nie chciał przecież pomagać. To co on tu nagle kurwa robi? Powiedział, że nie odda wojska w dowództwo Wiedźmina. Więc nie wiem, o co tu chodzi. No. Emhyr nie szczędzi środków. Wstrzymał całą ofensywę na Skellige, żeby nam pomóc. Nie robi tego bezinteresownie. Robi to dokładnie z tego samego powodu, co my. Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Nie wiem, wcześniej mi nie chciał pomóc. Powodzenia. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Chyba nie da rady, nie? Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie. Mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. Nie masz prawa jej rozkazywać? Ciężko odmówić ci racji, no. Co mam powiedzieć? Cóż, trudno odmówić ci racji. No proszę, myślałam, że chociaż ty potraktujesz mnie poważnie. Traktuję cię bardzo poważnie, wiesz o tym. Nie dasz rady pokonać Eredina. Cholera, nie wiem, czy ja dam radę, więc trzymaj się od niego z daleka. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno? Bo jeszcze sobie nogę złamię? Byłoby chujowo, to prawda. Przed ostatnim bitwą nogę złamać. No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Charakter ma po ojcu? Charakter to ma akurat po ojcu. Polemizowałbym. Emhyr jest pragmatykiem, a Ciri idealistką. Idealistką? O czym ty mówisz? Myślałem, że nie chodzi o Emhyra, ale... Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. O, specyfiki. No generalnie to bym chciał, ale wydawać... Nie robię nic. Pierdolę. Bo generalnie mamy dużo... O, dobra, nic nie mówię. Potem sobie pogadamy o eliksirkach. Właśnie chciałem powiedzieć, że muzyka się zmieniła na jakąś dziwną. Chciałem chwilę pogadać, zanim się zacznie. A i podgłośnie wam ostatecznie jeszcze trochę giereczkę. Gon jest osłabiony. Widzę, że ostatnio jest dość... Nie mówmy już o bitwie. Po prostu mnie obejmij i powiedz coś miłego. Wiesz, że tu niedaleko jest latarnia morska. Jak
Jak patrzę na ten śnieg dookoła, to myślę o Kowirze. I co sobie myślisz? Że tam jest tak cały rok. Ciemno i zimno. I wiesz co? Nie będzie mi to chyba przeszkadzać. Nie? Nie. Bo wiesz, dni może i będą krótkie, ale za to noce długie. Nie mogę się ich doczekać. Nie wierzę. Powiedziałeś coś romantycznego. Ty, Geralt z Rivii. Chwila słabości. Tylko nie okaż jej w walce. Jeśli coś ci się stanie... Nie myśl o tym. Dam sobie radę. Dam sobie radę. Gerwar to jest prawdziwy alfa male. Zawsze tak mówisz. Jak do tej Giga pory Chad. Mnie nie zabili. No, raz tylko. Oh, Geralt, jesteś uroczy, kiedy próbujesz żartować. Próbuję? Wypraszam sobie. To był wyborny żart. Powiedzmy. Kocham cię, wiesz. Chcesz, żebym się rozkleił? Ciri będzie się ze mnie śmiała. No idź już. Dobra, wątek z Triss Merigold jest dużo, dużo lepszy niż... niż z Yennefer. Ja ciebie też. Dużo, dużo lepszy. Dużo. Jeżeli chodzi o... No nie, jest... bardziej taki... słodki, o, może tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi tutaj o Yennefer, to nigdy nie było takiej słodyczy, zawsze tam, tak jak powiedział Gerwart, było takie stryczki w nos. Jest to spoko tak generalnie, ale miło dla odmiany właśnie zobaczyć coś innego, czyli taką inną relację Wiedźmaka. No słodka jest po prostu. Dobra, to się poróbmy widzowie eliksirki jakieś. To jest ostatni czas na to, żeby się tutaj przygotować, pozakładać co mamy pozakładać. Możemy jeszcze pokraść co możemy pokraść, więc czyli trochę z chęcią pokradniemy, a możemy tu na przykład, nie wiem, na pewno tu jest kupiec, prawda? Jest to wielki, gdzie my w ogóle jesteśmy? A wybrzeże Merlinów. Okej, okay. Czy jest tu kupiec? No musi być kupiec, mamy całą armię nilfgaardzką. Znaczy nie no, przesadzam z tą całą armią jednak. Całej armii to nie ma, nie? Ale jest tu sporo generalnie żołnierzy, to myślę, że w takich miejscach zawsze jest kupiec. Tylko trzeba go dobrze poszukać i go znajdziemy ostatecznie. Tam nie był? Nie, chyba. Tutaj nie ma. Nie, no nie ma kupca? Wszyscy musieli wszędzie flagi w ogóle porozwieszać. Halo, kupiec! Kowal jest. Dobra, to ja bym mu właśnie u niego posprzedawał różne rzeczy. Witam serdecznie. Kwatermistrz. W interesach. Pokaż mi swój towar. O, ale masz mało golda. Ale dobra, spróbuję. Ołe, ty! Co to za mieczyk zajebisty? Jo, ci kręco. Dobra, zostawimy. Ty, nie zostawimy. Kurwa, czemu ja mu to sprzedałem? Poczekaj. Znaczy zostawimy to weku. I to te wszystkie miecze, bo one mi chyba dają... A nie dają, sztaba srebra, ale gówno. Sztaba meteorytowego srebra? Nie, ja potrzebuję jakiś super tych. Rud Dwimerytu. A może on ma weku do kupienia rudy Dwimerytu? Dobra, weźmy jeszcze raz sklep. Zobaczmy, czy on ma rudy Dwimerytu. No proszę, no. No nikt nie ma Dwimerytu, no nie da się w tej grze zdobyć Dwimerytu, to jest, nie wiem skąd mam zdobyć Dwimeryt. Będę poradnik jak zdobyć Dwimeryt czytał, no. No nie ma, nigdzie nie ma Dwimerytu, wszystkie Dwimeryty kupiłem, jakie chyba były. Dobra, posprzedajmy mu w takim razie wszystko co możemy. Niestety za dużo nie możemy mu sprzedać. Jajaj, widzowie, jest jak jest. Nie chciałbym, żebyś coś wykonał, tylko bywaj. Bywaj, ty nic nie umiesz wykonywać. Bywaj. Dobrego. Jesteś tragicznym kwatermistrzem. Pokaż ten mieczyk, który ja mam tutaj. Loaten. 28 poziom, 77, 13 obrażeń od ognia, szansa na podpalenie. Spoko, tylko to jest dużo... Nie, to jest lepsze. Premio przy trafieniu krytycznym, szansa na odcięcie kończyny, dodatkowe doświadczenie za cios, moc znaków. No nie, no... To jest zdecydowanie lepsze. Możemy generalnie zająć się tak zwaną naprawą tych mieczy.
nawet chyba musimy. Chociaż z drugiej strony nie mam tych takich małych narzędzi. Ale dobra, to użyjmy chociaż tych, żeby to ponaprawiać. 93% to jest 3 gitowa, 99, 98 git. To mi daje dodatkowe złoto, spoko. No i nie wiem w sumie, czy jest tu coś do wymiany tak w sumie. Wydaje mi się, że nie. Może można wykonać jakiś fajny odwar przed ostateczną bitwą. Odwar za górę, ale to bym ja musiał poczytać sobie osobno, bo to nie ma co tutaj widzów zanudzać i czytać to wszystko. Dobra, jednak mi się dotarłem do odwaru skóroliszka i mi się jednak nie chce tego czytać. Chyba nie będzie lepszego odwaru niż te, które mam. One są fajne. Że albo się leczę za każdym razem, albo za każdy cios mi się stakuje i dostaję tam więcej, chyba zadaję obrażeń. Za każdy trafiony cios. Czy tam za każdego zabitego przeciwnika. Jak Geralt. Mam więcej HP, a nie obrażeń. Dorwijmy, suki synów. Z przyjemnością, Geralt, z przyjemnością. To co, przywołujemy statek? Serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. Enverelit Cyrenait! Ader Eich Bladen Eichme. Elfia błyskotka zadziałała. Nadciągają. Zastanawiam się zawsze, po co to są nagrane i czemu to są nagrane cutscenki. Myślicie, że ludziom by komputery po prostu w tamtych czasach nie wytrzymały? Chyba tak, co? Dlatego musieli aż to nagrać. Takie intensywne sceny wymagające dużo graficznych i procesorowych użyć. Co? Bez sensu to zdanie, co powiedziałem. Wymagającej dużej ilości procesora i karty graficznej. Pewnie 3 karty mieli, jak to nagrywali w tamtych czasach. 3 karty graficzne i 2 procesory na 2 kompach. Na jednym nagrywali, a na drugim tym. Kascenkę robili. I też się nagrali w 30 FPS-a chyba. A my jesteśmy na tym statku. No tak, jak to miał być? Dobra. Za mną. Naglfar musi być gdzieś blisko. Nie panikuj. Wojownik jesteś czy dupa? Dobra, jednak epicka ta walka jest. Nie wiem, czy sobie nie nagramy dzisiaj dwugodzinnego zakończenia, bo nie wiem, ile będzie trwał. Ile mamy do końca, jakby. Giereczki. Możliwe, że z półtora godziny, czy coś. Wpadli w pułapkę. Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa, nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri. Zejdź mi z drogi. Ciri. Ten lód, to zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił.
nie skończy się na kosturze. O? Dobra, generalnie to chyba z nimi nie walczymy. Tak mi się wydaje, że rushujemy jakby do walki z bossem, bo to nie ma sensu, bo oni się będą respić w nieskończoność. Chyba że musi tutaj walka zostać stoczona. Albo Ciri sama ich rozdupcy. A, dobra. Elo. Mamy kostur zniszczyć, to jest nasze najważniejsze zadanie, ale jest głośno gierka jednak, o kurwa. Nic nie słyszę, witamy, co ja gadam. Poczekajcie, ale syf. Dobra, no trochę mnie poniosło z tymi dźwiękami, teraz powinno być lepiej. Nie wiem, ciężko jest, bo ta gierka też sobie skacze z tymi ustawieniami dźwięku. Raz jest za cicho, raz za głośno, kurwa nie wiem o co tu chodzi. Ale może się wczujecie w epicką rozgrywkę, w końcu to ostatnia bitwa. Podobno. O, witam serdecznie. O kurwa, też tak potrafi. On nawet lepiej potrafi. Dobra. Nie powinien być to jakiś mega ciężki przeciwnik. Ale się wkurwiła chyba Cirilla, mam wrażenie. O kurwa, dobra, nie masz szans, gościu. O kurwa. Ale Cirilla jest jakaś totalnie OP, nie? Uwaga na epilepsję, no. I co teraz? Nie wypinaj tak, to wypina jego wina. Ty teraz sobie uświadomiłem, jak to było chujowe powiedzenie. Jakie w ogóle brzydkie, kto wypina tego wina? Czy to jest mega takie... Zamroziło nas. Ale widzę, że ktoś inny będzie musiał robotę dokończyć. Wiedźmin, niech będzie. Skończmy to. No właśnie, a nie, my tamtego zabiliśmy, to jest jakiś inny, nie? Chyba. Tamtego poprzedniego, co chodzi mi z wiedźmami, to on zginął, nie? Chyba. Dobra, widzowie, cały czas muszę patrzeć, czy dźwięk dobrze, bo to finalny odcinek, ja zepsuję to przypał. Dobra, chodź, w takim razie ja... O kur... Mruknąć nie zdążyłem, kurwa. Nawet nie zorientowałem się, że tu walka jest, już dostałem 3 ciosy. Dobra, rozumiem teraz. Ten najtrudniejszy poziom i skalowanie potworów. No dobra, damy sobie radę, będzie pół godzinna epicka walka. Ale w końcu widzowie, wiecie co? Nam się uda. Nie poddajemy się zbyt łatwo. Jump Kinga przeszedłem po 16 godzinach, myślę, że cię nie rozpierdolę. Pójdźcie, o kurwa, mać. O kurwa, mać. O kurde. Problem jest taki, że nie mam genialnego planu, jak go pokonać, niestety. Chyba rolujemy, nie? Rolki trzeba robić. Tak, a tak jest, no. Porządne roleczki nadupsamy. Tak jest, pięknie, dobra. Jedną mechanikę jego znamy. Okej, okay, napierdala mnie magicznymi kulkami. Chuju, masz ciosa. Dobra, unikać magicznych kuleczek. On tylko na kulki leci? To jest taktyka kulkowa, tak?
Dobra. Dobra, tu, o, coś nowego. Mam jeszcze po raz. O kurwa. Dobra, ale ja mam zajebiście mocny miecz, miałbym lepszy, jakbym postanowił go ulepszyć jednak przed walką. Ale tego nie zrobiłem, pierdolę tego żywiołaka. Bijemy gościa po prostu. Dobra, i cały czas rolki, żeby nie przestawać z rolkami. Dobra, myślę, że jak on... A, dobra, nieważne, bo ja myślałem, że on przywołuje teraz tego. On przywołuje jakby... O kurde, zły rolek, jesteśmy zamrożeni. Dobrze, piękne uniki, Gerward. Dusisz. A, bo ja nie mam tego, cyk, dobra. Nie mam żadnych potek na regenerację zdrowia. O to mi chodziło. Myślałem, że jak on zamiast nie przywoływać, jak była ta animacja przywoływania golema, to myślałem, że on rzuca na mnie jakiś kurwa... przywołuje na mnie nie golemy, tylko przywołuje na mnie... jakąś kometę, która na mnie leci. Dobrze, bij swoich. Kurde, nie jest jakoś turbo trudny. Choćbyś mnie zabił. Ale jeden... Pewnie cios od niego i padam. O kurde. Sprytnie. Tego nie pamiętałem akurat. To już pamiętałem, no, była taka scena. Zajebista w sumie. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Nie no, Wiedźmin to jest przekozacka giereczka. Klikajmy sobie spację, to Wiedźmin tak będzie płynął do góry, nie muszę z strzałkami. Możemy popatrzeć, co tu się dzieje. Albo ja bez shifta to dupcam. Dobra, jakieś szumy są w tego, ale to komputer płonie, nie? To jest komputer na maksa, pewnie wiatraczki ma odpalone wszystkie. Przy takiej scenie. No niech zgadnę, Hjalmar, co? Pewnie ekipa Hjalmara, coś tam sądzę. No kurwa, statek im się zajął płomieniami, to dobrze. Ale ty, to jest naprawdę epicka walka. Ostatni, co kojarzę, jak grałem, to nie była taka epicka. A teraz jakoś tak jest bardziej epicka. Co gram dalej, z każdą rozgrywką, jest coraz bardziej epikstrza? Nie ma takiego słowa. Coraz bardziej epicka. Dobra. Kto to udal, Ryk? Nie wiem, ale a pamiętam, kto to udal, Ryk. Dobra, my musimy do Silini się dostać. Udal, Ryk to ten ziomy, którego uratowaliśmy. Przed tym duchem złym, co czerpał przyjemność z jego... O! Z jego cierpienia, oczywiście, że kurwa ten... Hjalmar. Oczywiście, że Hjalmar. Ty, jaka epicka bitwa! Dobra, ale ja biegnę przed siebie, nie ma co z nim walczyć generalnie. Wydaje mi się, że mamy misję dostać się na pokład na Glafara. O, tu ktoś jeszcze jest, jakiś ziomuś chyba. Więc idziemy tam, bo tam jest Ciri.
ale przynajmniej uczciwy. Nie dobije na ziemi. Tylko daje wstać. Jakieś ostatnie słowa? Zamknij się i walcz. Miałeś szansę. Zginął, zabił go. Nasz wygrał. Wiedźmin. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Jak już będziesz umierał. Rolki. Rolkujemy, cały czas. Spam rolek. O kurwa, nawet nie wiemy na którym poziomie on. Dobra, rolki. O kurwa, rolki. Znaczy nie rolki, w sumie uniki po prostu tu walimy. Nie musimy rolkować. Dobra, żyjmy Quen w ogóle. Tak w razie czego, jakby mnie jednak trafił jakimś cudem. No i dobra, i uniki jak on bije. Potem dwa ciosy. Jeden cios. Kurwa, jak mu sprzedać więcej ciosów? Jakieś pomysły? Brak na razie. Może taki mocny trzeba mu pierdolnąć, o. Coś takiego. A może kontrę? O! Kontra działa. Oj, działała. Oj! Ta kontra do kitu chyba. A możemy gardę czy... A, mi nie działa w ogóle garda. Czemu? Ta, to w ogóle garda mi nie działa. A jakbym go zaznaczył, tak, czekajcie, bo to jest taki przycisk do zaznaczania, nigdy go nie użyłem, chyba Z. Chyba jak? Ta, Z! Zaznaczam przeciwnika. To teraz mogę gardę? Nie mogę i tak. Czyli to trzeba generalnie na uniki i po ciosie. Dobra. A, dam radę, bardzo powtarzalny bosik. Po ciosie, będzie ciężko. Był powtarzalny. Przez 30 sekund widzę. No dobra. O kurwa. Rolki. I dojazd. Wiem co, ignij. Czemu o tym nie pomyślałem wcześniej, nie czemu nie wiem. Rolki, dojazd. Rolkujemy, ignij. Od razu ignij. Ignij! Nie wiem czy coś daje to ignij w sumie. Nie, no on się od razu regeneruje. Daje mu coś to ignij? Ja mu daję to ignij. Nie, chyba Quena gramy cały czas. Może byśmy jakieś petardy rzucili? To nie jest generalnie takie głupie. A nie mogę Eku odpalić. Jo, cię kręca. Nie mogę Eku napra... A, mogę. Tak, wydaje mi się, że powinniśmy tu załadować jakieś petardy. Czy wszystko pizgamy w niego? Cały skład leci. Będzie to? Zatruje go? Chyba niekoniecznie, sam się zatruje. Dobra, to do pizdy. A to? To myślę, że będzie działać. A nie. A szkoda, bo to jest przecież tego. Ogniste, powinno go podpalić. Oj kurde. Dobra. Ściągamy petardy. I spróbujmy może to. I może to. Nie wiem co to za te. Za petardy. Ale kto wie, może będą działać.
Ja nie miałem adrenaliny? Żeby mi się od razu odnowiło życie? Dobra, wracamy widzowie, jesteśmy na takim samym mniej więcej etapie. Także przeszedłem wam tą walkę przed chwilą i... jesteśmy tutaj. No jakby mi się zrespiło to od początku walka z bosikiem. Trzeba uważać, bo... ale to głośne było. Niestety moja umiejętność regeneracji życia za pomocą adrenaliny nie działa w wypadku Eredina. Także trzeba tutaj być ostrożnym w miarę. No nie wiem, co jeszcze mogłoby na niego zadziałać. Jerden, ale nie mam tyle adrenaliny, żeby to rzucać. I mi się jakoś super ta szybka adrenalina w sumie nie tego. Nie regeneruje. Kurwa, no ciężki jest. Ale na plecki widzę działa. Plan na plecki, no. Tylko ciężko jest rolować na plecy. Ciężki jest, bo jakby długo się z nim walczy. Pod tym względem można na pewno jakiś błąd popełnić. Trzeba być dużo skupionym. Dużo się naklikać. To generalnie na nim... Jin był cięższy, okej? Okay? Jin to walił mi one-shota, więc... jeżeli mam szansę na to, żeby popełnić błąd... to bocik jest łatwy. Nie one-shotuje. Też jakoś nie trzeba się tutaj uczyć jakiegoś patternu. Jego, wystarczy, że dojeżdżam, walę ciosy, kiedy on coś robi i tyle. I klikam spację jak pojebany. Dobra, i teraz pa. Pyk, pyk i pyk. Oj, oj, oj. No i kłenik. Możemy w ogóle użyć gromu chyba, czemu by nie? Tam więcej damage'a będziemy zadawać mu, chociaż trochę. Może to szybciej pójdzie ta walka. No i mógłbym tego, nie? Mógłbym jakiś wywar walnąć, ale już... w sumie wolę chyba mieć, szczerze mówiąc, zamiast wywaru, to wolę mieć pewne to, że mogę użyć jaskółki w razie czego, nie? Może trochę wolniej, bo tam, nie wiem, 5% by dał mi więcej damage'a wywar. Może o te 5% będę wolniej go pokonywał, ale... 5% wolniej go pokonam, bo to już jest pewne. Ten bosik jest złamany w pół. Ale wiem zawsze, że w sytuacji tak zwanej kryzysowej jaskółeczka jest grana. Nie jest gituwa. A może Jerden by na niego działało? A może akcji by na niego działało? A sprawdźmy akcji. A chyba niekoniecznie. To mocny jest gagatek. Dobra, ostatni pasek życia, chodź. Pach. Timingowo dobrze to chyba wyczuwam. Oj. Ta, timingowo dobrze gram, że idealnie jak on ściąga tą gardę, to ja mu ciosa zadaję. Pięknie to gram timingowo. Grałem timingowo, kurwa. Dojazd. Oj. Nie mam niestety tego. Nie mam Quena teraz na sobie. Uważać. Dobra, Quen. A czerwony księżyc jest. Oj. Quen. Ciosy z 2, z 1, Quen. Pięknie. Proszę, żebym tylko nie zginął na końcówce, bo się wkurzę strasznie. Często tu są bossy tak za... nie wiem, może często nie są w sumie zaprogramowane, nie wiem. Na pewno Jin był taki, że tym więcej damage'u mu zadałeś, tym więcej, tym groźniejszy on się jakby stawał, więc...
Przejebane to było. Ale zaraz już go kończymy w sumie, tak, bo to trzeba do końca zjechać paskę, żeby Gerwal go zabił, bo tak. Kilka ciosów, dawaj. Duś. Podduszaj. Mówią, że nie taki wilk straszny, ale akurat wilk w tym wypadku bardzo straszny. O, no i co, druga faza, co? Wejdź przez za Redinem w portal. A, na statek wracamy. No dobra. A co, tutaj wolisz umrzeć u siebie na statku? O kurwa! No, 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 No. Mamy to. Chciałeś mi coś powiedzieć. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to tego, że to ostatnia szansa będzie. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Nie wierzę ci. Dobra, te ogary to... O! Chciałem powiedzieć, że rozjeby w pół, bo przecież sobie poradziliśmy z tym... z szefem, tutaj dzikiego gonu. To co to taki ogarek? Gdzie jest Ciri? Jak to? Myślałam, że ty wiesz. Wiem tylko tyle, że Avalach mógł nas stracić. Co jest? Idziesz, Toru? Geralt, patrz! Co się dzieje? Samej ciężko mi w to uwierzyć, ale... Wrota między światami zostały otwarte. Musimy dotrzeć do tej wieży i powstrzymać Avalacha, póki to się jeszcze da odwrócić. Czego możemy się spodziewać? Jeśli wierzyć księgom, prawa natury przestaną obowiązywać. Ciążenie, czas, całe Undvik stanie na głowie. Chyba trochę dramatyzujesz. Nie, ani trochę. Zaczyna się koniunkcja Sven. Światy się przenikają. Avalach może sprowadzić tu elfy NL albo coś gorszego. Więcej potworów, więcej siana dla Wiedźmaka. Chodź za mną i miej się na baczności. Dobra, idziemy. Chciałem powiedzieć, że zakończam odcinek. Skupię tutaj, ale... Czego Avalach od nich chce? Jeżeli odcinek będzie za długi, to wam to podzielę na dwa odcinki. Jeżeli skończymy, albo zrobimy taki jeden wielki, długi, dwugodzinny segment końcowy. No potem i tak zrobimy sobie przerwę od Wiedźmaka, więc... Trzęsienie ziemi? Nie wiem, jak to podzielę. No ja bym się wkurwił, jakbym następnego dnia miał odcinek i teraz przerwał, więc... Cholera! Statek zaraz pójdzie w trzask! Schowamy się w dolnicy po drugiej stronie! A pamiętam ten statek! To jest statek, który miał gigant lodowy wyruszyć nim. Podążaj za Yennefer, podążam. Panowie, wstawać, nie panikujemy, nie panikujemy, to jest kurwa wojna, gdzie się otrząśnij. Łap konia!
Podkens. To Podkens? To nie Podkens, nie chcę jednak. A to Podkens, to chcę. Co tu płotka robi? To w tym momencie, gdzie jest potrzebna. Elegancko. Nie podoba mi się to, rozbiegliśmy się po całej wyspie, a tu mogę czaić się coś tam. Nie zdążyłem przeczytać. O kurwa! Giganci staną przeciw sobie, jak w Balladach. To nie Ragnarok, jeszcze nie. Koniunkcja sfer dopiero się zaczyna. Co się będzie działo dalej? Nie wiem, Geralt. I nie chcę się dowiedzieć. Ty, ale co ty takie uniki robisz? No jedź! Oho. Ja nie wiem, gdzie mam jechać. Musimy się spieszyć, Geralt. Rady się coraz szerzej. Trzęsie coraz bardziej. Zostało mało czasu. O kurwa. Zaczekaj. Geralt, trzymaj się mnie. Już biegnę, królowo. Co ich dopadło? Białe zimno. Zaraza. Zasypie nas! Czekaj! Gwarez Tavel! Trzymaj się blisko mnie! Dobra, dobra! Dusimy, dusimy! Ale szybciej! Ale mi przypomina te babcie, co zawsze biegają z tymi kikami. No chuj te kiki. Zawsze tak wolno chodzą albo biegają. Nie wiem czemu. Ło! Ogarnij dzikiego gonu! To prawda! To przejebane kolego. Śmigło. A Geralt to chyba umie śmigło zrobić podobno. Chodzą słuchy na mieście. O! Ulepszone wyścigowe siodło. Ty, poczekaj! A tu? Kwiaty. Mogło być lepiej. No dalej, no. Śmigło. Ja nie mogę śmigła. A, ja nie mogę śmigła, jak jestem zamrożony chyba. No, wystarczył jeden cios, żeby on umarł generalnie ode mnie, już od krwawienia. Ciekawe, czy Quen jest w stanie powstrzymać to zimno, poka. A jest, powoli schodzi Quen, ale jakby powstrzymuje na chwilę. A, czyli o to chodzi, jeżeli ulepszam jakby moc znaku Quen. Tak by dłużej mi wytrzymuje to Quen. Avalach odgrodził wieżę magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna je. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Wrócę do ciebie z Ciri. Wiem. Agoret! Teirgan Agoret! Teraz, Geralt! Nic mi nie jest. Idź już. I przekaż Avalochowi moje serdeczne pozdrowienie. Dojazd, kurewkę! Zajebisty wiedźmin. I o, ci kryńca, nie? Ile... Nie, no to jest pojebane, ile oni tutaj pracy włożyli w tą giereczkę. Mega przykurwa zajebista jest ta gierka. Mam nadzieję, że nie muszę się spieszyć, mógłbym tutaj pozaglądać w kilka miejsc i zobaczyć, co tu się dzieje. Mogę, żebym chciał tu iść najlepiej, tylko jeszcze bym chciał nie spać, to że w ogóle było super. Tam jest ta bitwa, ale mało tutaj statków. Wydaje mi się, że powinno być więcej. Wyobrażacie sobie tak? Siedzicie, jaracie sobie Joya i jest taki koniec świata i tylko siedzisz i czekasz. W sumie zajebiście to wygląda. Na pewno jakby był kiedyś koniec... Koniec świata, to chciałbym go przeżyć w taki sposób. Chilluję z bomby. Dobra, użyjmy jedzonka. I chodźmy do Avalacha. To on otworzył te bramy.
skurwysyn. Niespodzianka. Geralt. Szkoda. Miałem nadzieję, że nie będziesz musiał tego oglądać. Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie potrafię. Ale fajnie runy się świecą. A mnie? Na naszym mieczu. Ty, teraz pomyślałem, żeby tak na chuju machnąć sobie tatuaż. Pomógł mi otworzyć wieżę. Wiedźmińskich run. Chcę do niej wejść. Tatuaż na mieczu, wiedźmińskie runy. Trochę psuje klimat. Po co masz tam iść? Nie uznajesz stosownie mi ostrzec? Po co masz tam iść? Po cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Tylko ja. Nie obchodzi mnie to, chodźmy stąd. Nie musisz się poświęcać. A Valach mówi ci bzdury? Nie wiem, jak to rozegrać, ale powiedzmy, że A Valach mówi ci bzdury. A Valach namieszał ci w głowie bajkami szalonej wieszczki. Mylisz się. Białe zimno nadejdzie naprawdę. Światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zostanie unicestwione. I powstanie na nowo. Taki jest cykl życia. A Valach dał mi wybór, a ja już podjęłam decyzję. Muszę temu zapobiec. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Nie rób tego, proszę. Powodzenia. Powodzenia, Ciri. Może jednak powinnam była ci powiedzieć. Może byś zrozumiał. Znam cię lepiej niż myślisz. Nie każ na siebie długo czekać. Czemu ona musiała jakby przez ten portal przejść? Czemu nie mogę jakby inaczej? Tak się teleportować czy coś po prostu. Jak to robiła zazwyczaj wcześniej. Wiem na samym początku, że nasz ending jest zależny od tego, jakie wybory podjęliśmy. I tak jest.
W zależności co wybraliśmy, taki będzie ending. Kiedyś miałem, ostatnio grałem, to miałem ending, że Ciriza została królową. To też był spoko ending. Nawet chyba lepszy niż ten, który dostaniemy. Ale głośno. Przy nadejściu białego zimna nie drżył tego śniegu. To była najlepsza podpowiedź, jaką dostałem tutaj na tym pasku ładowania. Ale głośno to była ta ostatnia cutscenka. O, słyszę karty, słyszę karty. Oj, chyba białe zimno dopadło jednak biały sad. Ty. Jakbyś mi pokazał batystowe hajdawery z monogramem, może bym ci uwierzył. Albo byś powiedział, że je ukradłem. Głąby. A ty nie miałeś przypadkiem gdzieś iść? Miałem. No dobra. Gdzie się umówiliście? Przy chacie myśliwego. Jestem przeciążony. Wyczuwał we mnie człowieka zgodnego? Nie jestem. Takiego jak on sam. I gdyby nie ta jędza, moja siostra, nigdy by mu nie przyszło do głowy mnie wydziedziczać. Jeszcze raz, jak to było? Hrabia Julian Alfons de... co? Julian Alfred Pankrac, wicehrabia de Lettenhove. Możemy z nim pogadać? Teraz żeś tego hrabiego wymyślił? Aż dziwne, że na trzeźwo. Geralt, ty możesz potwierdzić. Przecież zawsze mówiłem, że jestem hrabią. Zgadza się. Zawsze mówiłeś. Tylko nikt tego nigdy nie sprawdził. A co cię tak nagle naszło z tym hrabiowaniem? Kiedy wreszcie wyjedziemy z tej zabitej dechami dziury, będę w końcu musiał upomnieć się o należne mi ziemię i tytuły. I co zrobisz z tymi ziemiami i tytułami? No wezmę w posiadanie. No jest też oczywiście sprawa progenitury. A co? Masz już na oku jakąś godną kandydatkę? Drogi druhu, moje serce należy wszak do jednej, jedynej Priscilli, zwanej Cyraneczką. Serce to i może, ale reszta na to mi. A wypraszam sobie tę insynuację. Przypominam ci, że rozmawiasz z hrabią. Niech hrabia się nie unosi, tylko powie, co słychać u Lubej. Dochodzi do siebie, nawet zaczyna śpiewać. Ma teraz trochę niższy głos, chropawy. Ale to nawet do niej bardziej pasuje. Dzięki, że nam wtedy pomogłeś. To wiele dla mnie znaczy. Naprawdę. Od czego ma się przyjaciół? Pozdrów ją ode mnie. Pozdrowię, pozdrowię, nie bój się. Ucałuję nawet. Idę polować na króliki. Jaskier, może dołączysz? Potrawkę z królika to bym zjadł, nie powiem. Ale nie ja obiecywałem, że sobie żyć z tej okazji odmrożę. Zajmę się zbieraniem ziół. Nie ma dobrej potrawki z królika bez wygrzanego letnim słońcem tymianku i aromatycznego rozmarynu. Pewno. Tuż przed Julę rozmaryn rośnie na łąkach jak dziki. Dlatego pójdę zbierać zioła w kuchni. Bywaj. W sumie nigdy z nim nie gadałem. W Street już nie mogę pogadać. Z chłopami? Chyba też nie. Wieniec. Z karczmarzem? Kwaśne mleko się skończyło. O, mogę coś kupić. A co wczoraj, co? Co myśmy wczoraj pili? Po przepalance, bo nie pamiętam. Moją potrójnie destylowaną śliwowicę. Ledwie co odczopowałem beczkę, a już wszyscy we wsi o niej mówią. Będziesz miał jeszcze więcej gości. Już i wy byście mi starczyli. Ale to prawda, że u nas pod wieczór zawsze pełno.
Pojęcia nie mam, czemu poprzednia karczmarka przeniosła się do rdzańki. Aha, bo to jest ta w ogóle lokalizacja startowa. I tutaj była ta karczmarka, no. Dobra, nic nie ma żadnych kart, a przede wszystkim na kartach mi zależy. Chociaż mógłbym tobie posprzedawać jakieś tutaj te siodła, chociaż ty mało płacisz za nie chyba. Mistrzowskie siodło, syf. To też mamy lepsze. To też syf. Już nie masz siana. O nie, nie! Nie! O, to wam jeszcze pokażę. Gonu został pokonany, ale historia Ciri i jej niezwykłego daru jeszcze się nie skończyła. Dzięki pomocy czarodziejek Wiedźmin ustalił, że Ciri i Avalach są gdzieś na wyspie Undwik. Geralt i Yennefer wyruszyli na poszukiwania. Ostatnie słowa Eredina okazały się jednak kłamstwem. Avalach nie uprowadził Ciri. Towarzyszył jej tylko jako mentor w wyprawie do portalu we wnętrzu wieży Torgvala. Ciri weszła do środka, by użyć swej mocy i raz na zawsze uratować wszystkie światy przed zagładą ze strony Białego Zimna. To wam pokażę, bo niestety przed chwilą zatrzymałem nagrywanie. Nie wiem, jakim cudem. Moje ostatnie słowa na tym nagraniu to jest: o nie, kurde! Czy coś takiego. I niestety. No to wykonamy jeszcze. Wykonamy jeszcze raz tą samą misję. Wierny przyjaciel jest, misja się nazywa. Co ciekawe, pierwszy raz widzę takie coś, nie? Że mam jakąś misję, wierny przyjaciel. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Spróbujmy złapać za to konia. Pomyśleć, że ta szkapa poznała mnie po tych wszystkich latach. Zobaczcie, jak on jest dziwnie ubrany. Zresztą ludzie też. Widziałem, jak oficerowie płakali po padłych koniach. Ale wrzask bab i dzieci to ich jakoś nie wzruszał. Redańska zbroja pod, na to temerska. Co tu się dzieje? Długo cię nie było? Rok niecały, ale wydaje się, jakby to było dłużej. Wcielilicie siłą do armii? A skąd? Zachciało mi się wojowania. Myślałem, że przywiozę do domu coś więcej niż blizny na grzbiecie. No, ale kawał świata zobaczyłem. Wielkie bitwy, paru sławnych generałów z daleka, no i dużo skór wysyjstwa. Zajęcia Nowigradu przez cesarza nie widziałem, ale nie żałuję. Piękne miasto. No, ale ciekawe, co sam w domu zastanę. Cesarza, czyli Nilfgaard? Nilfgaard tutaj przejął Nowigrad. Co tu się w ogóle wydarzyło politycznie, bo nadal nie wiem. Mimo tego, że już drugi raz wykonuję tę misję. Za redańskiego orła czy cesarskie słońce tak samo się zdycha. W brudzie i w smrodzie. Nie ma w tym żadnej chwały. Widzę, że koń jest w dobrych rękach. W najlepszych. Z powrotem u właściciela. Tęskno ci było, Dukat, co? Tęskno. Jak się zwietrzył, pognał tak, że mało ludzi nie potratował. A słyszałeś może, żeby ktoś za nim wołał: kurwa, szkostka? Słyszałem. Tylko jeden człowiek we wsi tak klnie. Mój sąsiad, Mirko. Dałem mu dukata w opiekę. Muszę do niego iść, martwi się na pewno. Macie, to dla was. W podzięce, żeście pobiegli sprawdzić, co z dukatem. No dobra, zwiedźmy może co tutaj, czyli mają coś ciekawego tutaj do powiedzenia ludzie. Bastien Rosin. Chyba niekoniecznie, coś tu śmierdzi, a nie, to ten. To osy. Zimą osy to śpią. Zimują, chociaż nie, zimą osy w ogóle umierają. Po prostu przeżywa tylko królowa chyba. No tak, widzowie. Temerskie barwy. Po raz kolejny. Temerskie flagi. Ubrecht! No to już wiem, czemu dukat brykał, jakby go giez ugryzł. Dobrze cię widzieć, Mirko. Nic się nie zmieniłeś. Nic za nic. Wchodź do środka, rozdziej się, przy piecu usiądź. No. A ja dukata przywiążę i skoczę po buteleczkę. Oby słonko nam świeciło.
Okej, okay. Słuchamy, co tu mają do powiedzenia mieszkańcy, żeby się trochę dowiedzieć, co tu się wydarzyło. Jakieś nowe zlecenie? Myślałem, żeście całą okolicę oczyścili już ostatnim razem. Idę zapolować na króliki. A, to chyba, że tak. Może zajdziecie do nas pod wieczór, Werka nasmaży placków z blachy. Nie wiem, czy... No, jak chcecie. My wam zawsze radzi. Ostatnim razem były kurwa spalone. Dobra. Tutaj chyba nic nie było ciekawego z tego, co pamiętam. A możemy przejść, może jednak jakieś interakcje się tutaj wydarzy. No i co? Powiem tak. Nigdy w życiu nie widziałem takiego zakończenia, że... Takiego temerskiego zakończenia, mam wrażenie. Naprawdę chyba nigdy czegoś takiego nie pamiętam. A co jakby, co? A jeszcze może być temerskie zakończenie i przecież Cirilla może zostać cesarzową, to już w ogóle, kurwa. Nie wiem, co tu się widzowie wydarzyło, może została cesarzową. To wie ostatecznie. A może nie przeżyła. Zielonego podjęcia nie mam, widzowie. To szczerze, to jest tyle zakończeń, że ciężko mi powiedzieć, które to jest nasze. Nawet jeżeli bym chciał. Poszła już. Złościła się, że musi na mnie czekać? Nie, ale już ją ciągnęło na pola. Sama naszykowała witerunek i nasmarowała sidła. Byłby z niej dobry myśliwy, co? A skąd? Za bardzo niecierpliwa. Najchętniej pewnie gołymi rękami chwytałaby króliki i pchała do sideł, bo same to za wolno się łapią. Gdzie poszła? A tu, niedaleko. Bywaj. Coś się kończy, coś zaczyna? Jebać. No dobra. A czemu tu jest śnieg? Czemu jest tak dużo śniegu? Białe zimno w końcu nas dopadło? Zamienia naszą planetę? Czy przyszła zima? O, witam. Odechciało ci się polować na króliki. To jest chyba na niedźwiedzie, a nie króliki. Trochę tak. Może na jakiegoś tłustego gagatka. Nic. Siedzę sobie i czekam na ciebie. Ładnie tu. Nie siedź na zimnym, bo wilka dostaniesz. Poczekaj, aż zobaczysz Dol Platana zimą i góry Sine. Poczekamy do odwilży i ruszymy na wschód. Chyba za bardzo się tu zasiedziliśmy. Miałyśmy pokazać to gniazdo Gryfa, zanim wyjedziemy. Chodźmy teraz. Musimy pozbierać pułapki? Naprawdę cię to interesuje? Naprawdę cię to interesuje? No jasne. Sam mówiłeś, że Gryf Królewski trafia się rzadko. Nie aż tak rzadko. Zanim wrócimy do Kermoren, ubijemy pewnie ze dwa. Ale jeśli chcesz zobaczyć gniazdo, to jest tu, na pagórku. Chodźmy. W ogóle wyobrażam sobie jakby tego. Jak jesteś na przykład, a mieliśmy, a pułapki możemy pozbierać? No co, w nie wejdę? Nic. Mieliśmy trochę potrenować. Aha. Może jutro, z samego rana? Przeczołgam cię jak za starych, dobrych czasów. Chyba dawno nikt ci nie pokazał, ile jeszcze musisz się nauczyć. Mhm. Chciałem powiedzieć, że pewnie nie ma nic dumniejszego, niżeli syn albo córka przychodząca do ciebie i mówiąca: a mógłbyś mi pokazać to, co robisz, bo mnie to interesuje? To pewnie nie ma lepszego uczucia na świecie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co ty robisz i jest to twój syn, bo zazwyczaj umówmy się, dzieci mają w pisie. To jeżeli faktycznie ktoś jest zainteresowany, to się jarasz pewnie jak dziecko. Jeszcze jak nikogo nie zmuszasz i tak dalej, no nie? Tylko samo. Dobra. Teraz uważaj. Tylko nie rób mi tu całego wykładu. Ciri, czekaj. W tym gnieździe coś... Daj spokój, nie musimy się bawić pod schody. Ciri! Przypadkiem do Ciri nie przyjebałem. Widłogon, w końcu będę miał składniki, które są mi potrzebne do wykonania też różnych alchemicznych rzeczy. Czemu ja go stalową biję? Śmigło, srebrny. No i teraz jakiś porządniejszy damage.
Ogólnie w sumie opłaca się czasem stalowym bić, jeżeli na srebrnym nie mamy nałożonych różnych tych ulepszeń. Ale mega słaby ten widłowo. Dla dzieciaczków. No co? Gdyby był odrobinę szybszy, rozprąłby ci ramię. Ale nie był. Zabiliśmy go, o co ci chodzi? Chciałaś się wyżyć? Jeżeli będziesz tak nieostrożna, następnym razem. Nie będzie następnego razu, jasne? Ciri, o co ci chodzi? Przepraszam, to po prostu nie jest dobry moment. Chcesz wracać do karczmy? Dobra, dość tego. Chodźmy na ryby. Udaje się na staw. Pierwszy raz coś takiego widzę, no przysięgam. Na jaki kurwa staw? Pana, to jest zima. Nie biorą. Jeśli przyniesiemy tłustego szczupaka, Jaskier może odżałuje te potrawkę z tulików. Mhm. Ja mam za tobą mistrz, czy ty idziesz za mną? Się z nami. Przydałoby mu się trochę ruchu. No. Coś taka małomówna jest. Ale zimno. Zajebiste w ogóle, śnieg w tym. Wiedźminie? Nie no, przecież ta gra jest jakaś pojebana, nie? A jeszcze najlepsze dodatki przed nami. Krew i wino i serca z kamienia. Ktoś przyjdzie odebrać swe długi. Kończą się śmiechy i serdeczność przysługi. Dobra, możemy szybciej? Cirillo. Chyba nie. A niech mnie. Wycofujemy się? Nie ma mowy. Dobrze wybraliśmy. W tym jeziorze muszą być szczupaki, leszcze albo klenie. Zjadłabyś klenia? Mogłabym zjeść, ale co? Chcesz czekać, aż on tu skończy? Nie. Wypłoszymy go. No jak? Będę improwizował. Poczekaj tu. Kurwa, no tyle razy widziałem zakończenie Wiedźmina. Przysięgam, bo 10 czy 20 razy pozbądź się niedźwiedzia przy użyciu petardy. No dobra. A nigdy nie widziałem tego, nie? Ekwipunek. Petarda, weźmy użyjmy, nie wiem, jakiegokolwiek. Nie ma chyba to jakiegoś większego znaczenia. O kurwa. To stary wiedźmiński sposób na ciężką zimę. Nieszczególnie subtelny, ale... skuteczny. Ryby też zabiło. Nigdy tego nie rób. To po co mi to pokazujesz? No wiesz, na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo, co ci się przyda na szlak. Tutaj... Aha, co jakbym zanurkował? No nie powstrzymam się, żeby to sprawdzić, nie? Tak zwane morsowanie zrobione. Nic tu nie ma. Staw jak staw. No dobra, chodźmy. A ciebie kto nauczył tej sztuczki? Wesemir. Dawno temu. Jak dawno? Bardzo dawno. Kiedy jeszcze na serio rozważałem przedstawianie się jako Geralt Roger Eric du Haut Bellegarde. Co? Opowiem ci o tym wieczorem. I o tym, jak się założyłeś, że wskoczysz na grzbiet konia z dachu Kermoren i złamałeś nogę? A ty skąd to wiesz? Eskel mi opowiedział. Ale chciałabym też usłyszeć twoją wersję. Na pewno jakoś to wyjaśnisz. Ty nigdy nie nosiłeś mnie na barana w Kermoren, pamiętasz? Tylko Weselmirowi się chciało. O! Naprawdę musieliśmy zaczekać. Z nadrabianiem tego, aż tak przytyjesz? Już rozumiem, dlaczego lubię gry komputerowe.
Czasem można naprawdę zapomnieć, że życie istnieje, nie? Tak się wkręcić w giereczkę. Tak samo jak przy Life is Strange. Powinniśmy wracać. I zżyć z postaciami. To jest niesamowite. A pamiętasz, jak ćwiczyłam na wahadle? Jak się bałam, że nie dam rady, ale ty nie pozwoliłeś mi zrezygnować. Chodziłam potem cała posiniaczona. Wahadło to był prawdziwy koszmar. Pamiętam dobrze, wierz mi. Tamte miesiące w Carmoren minęły tak szybko. Żałuję, że nie spędziliśmy wtedy więcej czasu razem. Chciałem powiedzieć, że dobrej gry komputerowej czy komputerowej jest często także tego, że po zakończeniu rozgrywki czujesz taką pustkę fest. Jakby coś stracił, jakbyś kurwa zioma, nie? Jakby ci ziomuś umarł. To jest pojebane, że takie coś istnieje, bo tak się zżywasz z jakąś postacią w grze. Crazy. Jeszcze 8 razy to powiem. Ale Wiedźmanowi smutno jest, zobacz. Prawie udało mi się zapomnieć, że to już dzisiaj. Geralt, oni przyjechali po mnie. Jadę do Nilfgaardu. Do Amhyra. Wiem, że nie tego się spodziewałeś, ale... Wtedy w zimie odbyliśmy długą rozmowę. Burzliwą. Potem przysłał mi list przez posłańca. Na początku ci nie mówiłam, bo nie byłam jeszcze zdecydowana, a potem... Zrozumiałam, że nie mogę od tego uciekać. Że jeśli chcę coś zmienić, to nie uganiając się za potworami po zapadłych wsiach, tylko... tam. Ciekawe, bo generalnie powiem wam tak. Cirilla może zostać też wiedźmanką generalnie w jakimś zakończeniu. Więc zastanawia mnie, co zrobiliśmy nie tak, że tak powiem, że ona jednak idzie teraz do Amhyra. Nie wzięliśmy pieniędzy od niego. Więc nie wiem. A może... bo ona tam była porozmawiać w ogóle. To zadecydowało o tym, czy ona zostanie cesarzową, czy nie. Ciekawe. Tak mi się wydaje. Sama podjęłaś tę decyzję? Jeśli pytasz, czy Yennefer maczała w tym palce, to nie. Niesamowite. A wie w ogóle? Nie. Chyba lepiej, żeby tym razem się w to nie mieszała. Sama jej to powiedz. Ale to Geralt wkurwiony chyba. Mogłaś powiedzieć mi wcześniej. Znowu. Chciałam ci powiedzieć, ale... Znowu na ostatnią chwilę. Byłam tu szczęśliwa i bałam się, że wszystko zepsuję. Chciałam nacieszyć się każdą chwilą. Czyli o to chodziło tam, przy gnieździe Gryfa. Wolałem nic z ciebie na siłę nie wyciągać. Pomyślałem, że przecież mamy czas. Dużo czasu. Kurwa, jednocześnie to jest dziwne uczucie, takie smutku. I szczęście jednocześnie. Tego właśnie chcesz. To właśnie jak twój, nie wiem, tak. ktoś na przykład twój... No tutaj w tym wypadku twoja... Nie wywieziesz mnie siłą w góry Sinę? Twoja córka będzie szczęśliwa, ale... Ty jesteś przez to nieszczęśliwy. Ale jesteś szczęśliwy, że ona jest szczęśliwa. Poradzisz sobie. Jesteś wiedźminką. Nie musimy się żegnać. Musimy? Oczywiście, że się nie żegnamy. Nie wiem, kiedy się zobaczymy. Wiesz, gdzie mnie szukać.
Przecież nie będziesz siedzieć cały czas w Kermorem. Znajdziesz jakiś sposób. To prawda. Pamiętaj, czego cię nauczyłem. Tam też może ci się to przydać. Pierdolony, jebany wiedźmin, no. Pamiątka? A mieczyk z Izrael? O. Nie, dobra. Pierdolę, bo ja się zaraz rozpłaszę w tej gierce. W Life is Strange to można było, ale w Wiedźmaku? To już Soyboy na maksa. Musimy być twardzi, widzowie. Kidno generalnie. Wydaje mi się, że generalnie to jest najlepsze zakończenie, bo Cirilla idzie robić to, co kocha i będzie zmieniać świat. Wydaje mi się, że to jest smutne w sumie zakończenie, wyjątkowo. Ale wydaje mi się, że najlepsze. I miałem takie same poprzednie, więc nie wiem, czemu nie pamiętałem tych wszystkich rozmów, ale może poprzednio Temeria. Wiedźmin na szlachu, trening na mordowni. Odblokowano osiągnięcie. Wojna z Nilfgaardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem najeźdźcy z południa. Bez taktycznego geniuszu Radovida, królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redanium. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, Emhyr Far-Emrace przystał na restytucję ich królestwa na prawach lennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak, dzięki zwycięstwu Nilfgaardu, Temerczycy odzyskali swój kraj. A historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać winę. Sprawiwszy się z Radovidem, Emhyr Far-Emrace rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił, ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Po latach tułaczki Ciri wróciła do swojego prawdziwego domu, Nilfgaardu. Zapowiadało się, że Emhyr uczyni ją swoją następczynią. Trzeba powiedzieć, że dziewczyna miała ku temu wszelkie predyspozycje. Po ojcu odziedziczyła bowiem godny cesarza zmysł do polityki, a po Geralcie przejęła zwykłą, ludzką przyzwoitość. Te cechy rzadko idą w parze u monarchów, a szkoda. Geralt, choć ciężko w to uwierzyć, wreszcie zapuścił korzenie w dalekim Kowirze. Razem z Triss stworzyli tam ciepły dom, w którym zawsze pachniało świeżo upieczonym ciastem, a goście byli mile widziani, niezależnie od dnia czy godziny. Wiedźmin brał jeszcze czasem jakieś zlecenie, z przyzwyczajenia raczej niż potrzeby, bo jako królewska doradczyni Triss zarabiała istną fortunę. Wiedźmin 3 dziki gon. Ale mam normalnie siary, nie? Na całym ciele mam gęsią skórkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Raczej nie będzie tego widać, bo ta kamera jest jakości kloca. Ale może. Nie, chyba nie widać. Ale jest posiadana. Możecie mi uwierzyć, widzowie, na słowo. W ogóle mi się jakoś tak ręka wyrzeźbiły. Często, że schudłem mega.
reżyser, no gratulacje, pewnie brało udział przy tej gierce miliony osób. Świetna, absolutnie przepiękna produkcja. Uważam, że nadal do tego czasu, mimo że minęło tyle lat, Wiedźmin 3 to jest najlepsza produkcja, jaka kiedykolwiek powstała. I nie mówię to tylko ze względu na to, że to Polska górą, tylko faktycznie jest absolutnie przepiękny Wiedźmin. Na przykład serialu wiedźmińskiego nienawidzę, uważam, że jest strasznym gównem. Więc jeżeli gra uważam, że jest najlepsza, to znaczy, że świetną robotę naprawdę wykonali, a trochę okazji miałem pograć w różne gierki. Dobra, myślę, że kliknąłbym escape'a i skipnął napisy. Zobaczmy, czy mamy jeszcze jakąś scenę po napisach, co się teraz wydarzy. Bo chyba nic w tych napisach się ciekawego... Chyba nic ciekawego na tych napisach generalnie nie ma. Możemy sobie zobaczyć wszystkie endingi, bo to i tak już koniec, czemu by nie? Historia Geralta już się zakończyła, może jednak podróżować po świecie i wykonywać wiedźmińskie zadania, ale przywrócony został stan świata sprzed finału gry, a zadania z głównej linii fabularnej nie są już dostępne. Od teraz masz grać w tybie Nowa Gra Plus. Zapisz stan gry, rozpocznij nową grę, następnie wybierz Nowa Gra Plus, a potem wybierz zapisany stan gry, z którego chcesz przenieść postać. Nową grę Plus można rozpocząć tylko na bazie zapisów wykonanych od tego momentu. A na jakiej zasadzie działa Nowa Gra Plus? Po co zaczynać nową grę Plus? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tutaj mamy... Jesteśmy w Kermoren i mamy przywrócony stan gry z tego. Sprzed wydarzeń, okej. No ale musi tak pewnie być, bo świat się za dużo zmienił. No nie mieliśmy to zakończenie Temeria i tak dalej, więc teraz jakbym wrócił do Nowigradu, no to musieliby zmieniać wszystko, temerskie barwy i tak dalej. Wątpię, że to zrobili, no nie? Ale kurwa, aż bym tam poszedł. Nie możesz użyć szybkiej podróży z tego miejsca. Udajmy się tam. A chociaż my mu napisali, że jakby przywrócili stan giereczki z... Sprzed finału, więc... Zgaduję, że nie ma tam temerskich, znaczy nilfgaardzkich barw na Nowigradzie, ale możemy zobaczyć. Tak z ciekawości. I zobaczymy sobie wszystkie endingi, no i zakończymy serię, i zakończymy dzisiejszy odcinek. Do Wiedźmina powrócimy na pewno, ale jeszcze nie teraz. Wątki są naprawdę przepiękne przed nami, bo krew i wino i miłego złego posądki, czyli serca z kamienia, są absolutnie wybitnymi dodatkami. Więc na pewno je ogramy. No tylko muszę sobie zrobić troszeczkę przerwę, odpocząć. I będę mógł ruszać z tą serią, zagrać w coś innego, potestować jakieś nowe, ciekawe rozgrywki. No i przede wszystkim skupić się na tym, żeby nie grać w Wiedźmina całymi dniami, tylko zrobić coś innego, produktywnego bardziej. Czyli na przykład tworzyć materiał na mój drugi kanał. Pozdrawiam widzowie, możecie tam wpaść. Dobra, zobaczmy, czy zmieniły się barwy. No nie, mamy tutaj w Nowigradzie nadal redańskie flagi powiewające. Także, no, niestety nie, a szkoda, bo to by było fajne. No, ale rozumiem, że jakby musieliby całą, tylko na tą końcu... Chociaż mogli to zrobić, bo teraz przecież jeszcze przed nami... Ale już nie będziemy tu wracać właściwie, bo teraz idziemy do zupełnie innych lokalizacji. Nowych, w których jeszcze nie byliśmy i tam będziemy rozgrywać. Chociaż nie, no, pójdziemy jeszcze na chwilę tutaj. Na pewno odwiedzimy Nowigrad, czy tam Oxenfurt. No ale głównie to nie będziemy tutaj biegać już po tych lokalizacjach, teraz skupimy się na nowych lokalizacjach i nowych misjach. Idźmy sobie zobaczyć wszystkie endingi jakieś, albo chociaż jakieś ciekawe endingi. Dobra, to są generalnie wszystkie tutaj opcjonalne śmierci bohaterów, jakie tutaj mogły być. No to Baron to nam zginął, także o tym już wiemy. Keira przeceniła swój urok. Chciała się wkupić w łaski Radovida, stworzyć dla niego potężną broń. Próbowałam ją od tego odwieść, ale nie chciała słuchać. Radovid ją wyśmiał, kazał pojmać, a potem nabić na pal. Nie mogłam nic zrobić. Okej. Keira Metz była krętaczką i lubiła manipulować innymi. Była uparta, nawet jak na czarodziejkę. Ale trudno było jej odmówić uroku i daru przekonywania.
głębi duszy Keira Metz była małą dziewczynką. Oczekiwała od życia zbyt wiele i chciała dostać wszystko natychmiast. A małe dziewczynki kończą źle, jeśli wpadną w nieodpowiednie towarzystwo. Okej. Okay. O! No to znaleźliśmy przyjaciółkę. Zanosi się na deszcz. Mój... Zawiniło. Ja miałem najlepszy ending. Tym co wszystkie. Czarostwem i kurwieniem się z demonami. Ponoć Radowida chciała uwieść, ale ją przejrzał i pokazał, jak się u nas traktuje zdrajców. Weź kolegę i idźcie się przejść. Chyba zasługujemy na przerwę. Tak, najwyższy czas. Zabiorę ją w bezpieczne miejsce. Potem będę na ciebie czekać pod pasiflorą. Ciekawe. Też nie wiedziałem, że Keira może tak zginąć. Na pewno nie potrzebujesz. Wiedziałem, że możemy ją zabić, ale... A że tak może zginąć, nie, to nie dzięki. Wiedziałem. Poradzę sobie. Więc jaka ta gra jest rozbudowana, nie? Geralt! Migiem do Lamberta! Jeszcze... No właśnie, jeszcze... A jak Lambert? Zabili go, kurwie, syny! Zabili Lamberta! Co? Musimy się wycofać! Jeden... Co? Ty, to oni mogą zabić Lamberta tu. Jod się kręca, przecież ta gra jest pojebana, nie? I przecież Wes może zginąć i Rose. A może jeszcze kiedyś ogramy tą grę? A tu ending 3, poka. To co to za ending? Ale po angielsku to źle brzmi. Dobra, widzowie. Może też nie do końca chcę sobie spoilerować wszystko, także... Myślę, że jeszcze kiedyś ogramy Wiedźmina za kilkanaście lat, kiedy pewnie za 3-4 lata będzie wychodzić Wiedźmin 4, tak bym strzelał, że to będzie jeszcze długi czas, zanim ten Wiedźmin 4 wyjdzie, więc myślę, że wtedy jeszcze raz sobie powrócimy do Wiedźmina trójeczki, a może za 5, może za 10 lat, myślę, że to jest na tyle dobra produkcja, że kiedyś jeszcze raz go odpalę i chciałbym mieć może inny ending, także... Nie chcę sobie za bardzo spoilerować, na przykład teraz nie wiedziałem, że taki będzie ending, bo też mam wrażenie, że go jakoś pierwszy raz miałem, jakiś niedźwiedź, jakieś łowienie ryb, nie wiem. Nigdy się nie spotkałem z czymś takim, wydaje mi się, że mieliśmy najlepszy możliwy ending. Endingów jest taka jest mnóstwo, mógł Dijkstra przecież ich zabić, mogło się stać tyle kurwa rzeczy. Mega dużo. Możecie pewnie sobie zobaczyć wszystkie endingi, ale widziałem, że film z wszystkimi endingami trwał 2 godziny, tak? To pokazuje, jak jakby wiele jest tutaj zakończeń. Dzięki widzowie za obejrzenie. Zresztą to wy mi powinni się podziękować, bo ja tu wam content robię. Pozdrawiam widzowie. Siemalski. Podajcie mój drugi kanał.